Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, dzisiaj jest 22 grudnia, godzina zapewne u was około 20, 21, może 22, no chyba, że oglądacie to już ładny czas po premierze, ale mniejsza o to, dzisiaj w King's Bounty zajmiemy się troszeczkę poczyszczeniem sobie wyspy Recha. Jest to chyba najtrudniejsza i zarazem ostatnia wyspa, która została nam do wyczyszczenia. Jak widzicie, za waszymi poradami zamieniłem sobie chwilowo przynajmniej smoki tutaj na prastarych wampirów, ponieważ ogólnie dwie osoby mi pisały o tym, że tutaj przyspieszenie bym prosił. Okej. Okay. Że jakiś cel by się przydało jeszcze wybrać, nim się zacznę rozgadywać. No mogą być w sumie... Odci mogą być, czemu nie? Ja użyłem tej strzały, bo na krytyka w sumie nie mam pewności, a póki mam te strzały, to będę ich używał, to też taką poradę dostałem, żeby zacząć to robić, bo życzę, człowiek się wysłowić nie może, jak sobie dwa dni nagrywanie odpuści, ponieważ nie ma czasu, no po prostu, no. Są święta, czas troszeczkę jest bardziej limitowany. A jakie powody były ku temu, żebym zmienił moje smoki na prastare wampiry? A to całkiem proste. A propos, po pierwsze, wampiry umieją się same wskrzeszać, więc jedna jednostka mniej do wskrzeszania. A drugi powód jest taki, że bądź co bądź, wampiry walczą w tej formie ludzkiej. Wampirzej, a nie nietoperzej, czyli w sumie... No dobra, powiedzmy, że humanoidalnej formie, o tak. W tej formie walczą za pomocą broni. A jak pamiętacie, moje obrażenia z broni... Są jakie są. Jak pamiętacie, bynajmniej nie są słabe, bynajmniej nie oznacza tego samego, co przynajmniej pamiętajcie o tym. Jak widać, ta strzała wcale nie jest za mocna, bo teraz taka sama zrobiła praktycznie te same obrażenia, ale mniejsze o to. O, dam ci może kulkę, żebyś mógł tutaj szybciej dolecieć. Czyli w sumie jednego, kogo tu jakoś tak szczególnie tracimy, to zombiaki i czarnych rycerzy. I w sumie walka już powoli się kończy, wow, bo po prostu nam wybitnie idzie. No jak widzę, wampirki nie mają jakichś super obrażeń, ale pamiętajcie, że to jest ta ich słabsza forma, jak chodzi o obrażenia. A ponadto jeszcze... Że bądź co bądź, one właśnie się umieją wskrzeszać. A chyba tylko i wyłącznie w tej formie, więc na razie formę zmieniać nie będę. Ale teraz chyba zrobię cięcie, bo ta walka już w teorii, praktyce i we wszystkim chyba co możliwe jest już moim skromnym zdaniem wygrana. A ponadto pamiętajmy o tym, że wampirki tak w gratisie mają jeszcze brak kontrataku. Dobra. A więc cięcie i spotykamy się za chwileczkę. No i po walce, mości panie i panowie, i straciłem 101 zombie? Nie mam pojęcia. A dobra, połapałem się. Okej. A, małyski błąd z mojej strony. Nie zauważyłem, oczywiście nie zapomniałem o tym, że one były podtruwane i że cały czas tam w tle im spadało życie. W ogóle ten symbol wężowego kapłana wygląda całkiem ładnie. A pytanie jest też takie, a nie inne, czy ja kupiłem koniec końców jakieś zwoje tego całego... Tak, kupiłem starożytnej wiedzy, to dobrze. W takim razie jeszcze nie muszę pójść na poszukiwania kolejnych. O, jajka T-Rexa, wbrew pozorom jest już cała masa. A jeden T-Rex kosztuje całkiem dużo. Coś tu spływało? Nie, wydawało mi się. A, taki wążyk w ogóle jest wystający ze skały. Wężeł. Wężeł. Jest pieseł, to może być i wężeł. Czemu nie? Dobra, moje słuchawki, nie buntować się, bo zaczęły mi szumieć z jakiegoś powodu, którego ja nie znam. Markasz, jak dobrze pamiętam, nie chciał z nami walczyć. Zaraz ktoś powie, że przekręciłem jego imię, co jest bardzo możliwe, bo szczerze, ja się teraz za bajdzio nie przejrzałem jego imieniu. No i tu mamy kolejną armię do rozgromienia, więc czemu by jej nie zniszczyć? Dobra, zaczynamy w dość standardowy sposób, czyli wychodzimy. To, co ma atak na dystans, harasujemy, też z obrażeniami krytycznymi doskonale. Dodatkowo czarna strzała zdejmuje jedno postępowane zaklęcie, tak trochę bez sensu, a więc zróbmy dwa kroki. I walnijmy zwykłą. Zwykła tutaj robi rzeź, nie wiem dlaczego nawet. A, mają odporność na truciznę 20%, to ma sens. Wampirki w tej drugiej formie podobno się wskrzeszają, więc możemy tam na front je wysłać. No czarnuchów to oczywiście, to znaczy przepraszam, afroamerykaninów, już przepraszam, już. Już nie będę, nic nie będę mówił. Nie bądźmy rasistami. Ofiaruj tam drugą turkę naszemu panowi.
panu Afroamerykaninowi bez afro. To jest taki już słynny paradoks. Czemu Afroamerykanin nie musi mieć afro? Poprawność polityczna czasami jest bez sensu. Czasami. Cudzysłów czasami. No i w sumie tak szczerze, ja tutaj głupoty wam gadałem, a tu już walka się skończyła. Więc cięcie, bo już nie mam nic do roboty poza powskrzeszaniem jednostek. Wampiry nawet do wroga nie doszły, co tu się dzieje? What the fuck? No i po kolejnej walce! Doskonale! 6,5 tysiąca doświadczenia, co w sumie nie jest jakąś szczególnie dużą wartością, jak na fakt, że mamy przecież je zwiększone o połowę. Więc no za tą walkę normalnie byłoby jakieś 4100 parę, więc to nie jest za dużo. No cóż, ta walka też w sumie trudna jakaś nie była, ale no nie wiem, przywykłem do większych wartości. Dobra, no to tutaj zaczniemy podobnie moim zdaniem. O, w ogóle tutaj wróg ma troszeczkę inaczej jednostki, ale i tak, no tak jak mamy możliwość walnąć aż 3 cele, to z chęcią to zrobimy. No, wróg raczej, no jemu się ten plan nie za bardzo podoba. Up, włączyłem stoper, bo przecież za każdym razem jak robię cięcie, to go stopuję. Stopować stoper. To jest takie dziwne. Dobra, zobaczymy, czy ten wampir faktycznie się będzie tam leczył. Czy będzie robił leczo. A czarny rycerz afroamerykański, przepraszam bardzo. Oczywiście jak zwykle wjazd. Wiecie co jest śmieszne? Widzieliście on wali obrażeń. Teraz pomyślcie, że on z każdym ciosem robi się coraz, ale to coraz silniejszy. Ponieważ za każdy cios jemu rośnie damage o 3 punkty, a także szansa na trafienie krytyczne o 3%. To jest limitowane, co prawda, do 5 jakby staków, czyli do 5 jakby, nie wiem, chciałem powiedzieć zestawów, no, do 5 użyć tego, maksymalnie może być naraz, ale, to i tak jest kurewsko mocne. Oj, tutaj był mały błąd z mojej strony, poszedłem tym zombiakiem, podchodziłem w sumie. Ta armia by sobie spokojnie poradziła i bez tego zombiaka. Dobra, ty zmasakruj może tych tutaj. Dzięki temu się wy lifestealujesz, wyleczysz, jak zwał, tak zwał. A ja teraz zrobię cięcie i spotkamy się za chwileczkę, jak jednostki powskrzeszam, bo walka już, no, jest skończona. No i dobrze, witam was już po cięciu. Tamta walka, którą mieliśmy, została wygrana. Nie była zbyt trudna, doświadczenia za wiele też nie było. A propos doświadczenia, teraz robiłem małe cięcie, bo chciałem poszukać trochę zwoju wiedzy. I powiem wam, że znalazłem tylko jeden i szczerze wątpię, żeby jeszcze jakieś gdzieś były. Zdawało mi się, że było ich więcej, no ale cóż, mamy już dość duży poziom. Jakoś szczególnie więcej ich nie potrzebujemy. A masz coś na sprzedaż wozu? No tutaj też nie ma. No cóż, o, kolejna, to już czwarta taka bransoletka, którą widzę. To jest chore. Dobra, mniejsza o to. O, spokojnie przyjaciele, nasz poczciwy jedzący trawę człowiek i jego jedzący trawę czweronożny przyjaciel. Witamy na bagnach plemienia nieszczęsnych. Na pewno takiemu pokojowemu nastawionemu plemieniowi przyda się ochrona. Mogę wam pod tym względem jakoś pomóc? Mimo zasad ustawionych przez genom, wszyscy okrutnie traktują nasze plemię nieszczęsnych. Inni jeszcze ludzie napadają na nasze domy, zabierają nasze młode i zmieniają je w wojowników. Niedawno pojawili się tu wojownicy z plemienia szybkich, ukradli wszystkie nasze jaja, naszych potomków i oddali je w szpony kapłanów świątyni, którzy wytresowali ich, którzy wytrenują ich na bezlitosnych morderców. Szczerze bym odrzyszkała szkradzione jaja, że zanieś tą czerwoną gałąź do plemienia szybkich, człowieku, i rzuć ją do ich stóp. To znak, że nie zamierzamy się dłużej podporządkować ich wojownikom i wyzwamy ich wszystkich do walki. Na pewno poczują się skruszeni i oddadzą co ukradli. Jestem tego pewien, a ja nie. Daj tego badyla. To nasza święta, czerwona gałąź, wyzwania nieznajoma. Dobra, nie będę się kłócić, kij czy gałąź, wszystko mi jedno, weź gałąź. opowiedz mi historię nieszczęsnych? Matką naszego plemienia była Matrona Ubo, chora samica, która nie mogła polować. Według prawa Rechy tylko najsilniejsi mają prawo żyć, słabszych skazują się na wygnanie. Więc Ubo wraz ze swoimi dziećmi musiała opuścić stado, była zbyt słaba, by wykarmić swoje młode. Musiała nie tylko radzić sobie sama, ale i dbać o swoją chorą matkę.
musiały nie tylko radzić sobie samym, bo tak myślę, skąd się wzięło, że nagle ona ma jeszcze chorą matkę, what the fuck, ale się już wszystko okazało, dobra. Jako że nie umiały polować, karmiły się świeżymi liśćmi i korzonkami, tak właśnie powstało nasze plemię, nie żywimy się działami martwych i nie walczymy. Jesteśmy potomkami, ubojemy korzenie i owoce, nigdy nie zabijamy. Jak się udaje wam przetrwać bez wojowników? Jest nam bardzo ciężko, genom zawsze pożądał ścieżką ewolucji i nie tolerował słabości, wojownicy innych plemion bezlitośnie mordowali naszych braci i zabierali nam nasze jaja. Ale pewnego dnia do genomu dostał się członek naszego plemienia, wspaniały Xar. Wtedy wszyscy zrozumieli, że na wielkiej ścieżce jest również miejsce dla nas. Wiedzieli, że Xar był jednym z nas i bali się nas tknąć. Niestety potem ponownie pojawił się Katu, przejął władzę nad całym genomem i teraz nasza wioska ponownie jest celem nieustannych ataków. No dobra, żegnaj roślinę żelny wodzu. Tu był kolejny przeciwnik, no właśnie, a propos, dzień dobry Brontosku. Zobaczymy, jak nam z tym Brontoskiem pójdzie, czy znowu będzie rzeź jednostronna, czy może tym razem się postawią! Jak gdyby ktokolwiek mógł się postawić czarnym rycerzom. O fuck, trochę zrąbałem teraz. Przyspieszenie. Zmiana tutaj w nietopyra. Dalej nie możesz dojść, to jeszcze łaptaj, panie. Proszę bardzo, możesz pan już wyjeżdżać. Proszę bardzo, w jedną stronę. O, sam w sumie się mocniej zaniłeś niż tego wroga, ale mniejsza, bo ten już nic nie zrobi, gdyż zostanie zmasakrowany jednym strzałem, nawet nie krytycznym. Gdzie akurat oni mają dużą szansę na krytyka? Och, nie! 220 obrażeń w jednostki klasy tieru pierwszego. To jest co najmniej głupie. Oj, podwójny damage w tych, w czarnych rycerzy. To dobrze, że dałem wampirom tą zdolność. Fajnie, że moje wampiry w ogóle wskrzeszacie. Nie no, jestem jak najbardziej za. Dawaj wskrzeć wampiry. Chociaż akurat chyba o ciebie nie mogą, bo ty jesteś taki trochę no... twardy. Niesmaczny. Szczelaj. Ona chyba zmniejszoną, znaczy zwiększoną odporność na strzały, gdy jest w tej formie, ale my tego nie czujemy. Nas to nie boli. O, teraz ty możesz go dobić od razu. Już chyba nie odda, ponieważ jest martwy. Chociaż w sumie jakby... Ty go walnąłeś, a na tym polega ta jego zdolność, więc tak jakby powinien ci oddać, ale w sumie... Kogo to kuziła, bo jak obchodzi? Nie oddał, jest o dobrze. Nie rozdrapujmy tej rany. Ty tam się lecz, a ja może zabiję już cięcie, bo jak widzicie, dalsze pokazywanie tego... żartu to niczego nie prowadzi. Cięcie. No i po walce, jak was ciekawi, jak mogłem niby w tak prostym pojedynku stracić szkielety, cóż, sprawa jest całkiem prosta. A propos, przeciwnik mi wszedł w złolin i się zabiło mnie. Jak pech, to pech. A niestety złolin nie tylko wskrzesza moich, ale i bije wrogów, co ogólnie byłoby fajne, ale w tym wypadku niekoniecznie. To było jak ładnie schowane jajko, takie pod wodą kapeczkę. Kolejne ważki, będzie dużo na sprzedaż, mi się to podoba. O, to też było jajeczko. Co? Jajeczko! Jajeczko, czemu jajka T-Rexów są takie przymrożone? Siedziba wojowników, od tej strony chyba do niej wejść się nie da, mam dziwne wrażenie. O, T-Rex się na nas skurzył. Trochę silniejsze, to nie problem. Skrzynunia, 13 tysięcy złociszy, chcesz się bić? Chcesz się bić? To dawaj na solo! Zobaczymy, kto wygra. Moim zdaniem możesz się już zabić, czyli popełnić samobójstwo w sumie, ale twoja sprawa. Jak chcesz, możemy sobie powalczyć. Czemu nie? Dobra, przyspieszenie. No i zapraszam do jednostronnej rzezi, was mości panowie. Chyba nawet wytnę większość tej rzezi, bo bo to. Wiedziałem, że to jest chyba najtrudniejsza lokacja w całej grze. Chyba. Nie wiem, czy jakaś trudniejsza będzie, bo nie wiem, co się dalej dzieje. Bądź co bądź, jak mówiłem, moja przygoda z tą grą przy pierwszym podejściu do niej kiedyś, w przeciwieństwie do legendy, zakończyła się naprawdę szybko, ponieważ nie pamiętam, bo zapis utraciłem albo coś takiego to było. Chciałem tam dalej grać, ale miałem jakieś problemy techniczne i nie mogłem. A szkoda, bo przyznam szczerze, że wojownicza księżniczka jest co najmniej na tym samym poziomie jak legenda, a może nawet i odrobinę lepsza. Jest też trochę inna przy tym, ale nie jest zbyt gorsza, o tak. Jest to ten sam poziom albo lepszy. A teraz cięcie, spotkamy się za chwileczkę. No i dobra, po walce muszę w ogóle bardziej uważać na moje oddziały, ale jakoś tak mi się szczerze nawet za bardzo nie chce. Poziom 56 plus 500 dowodzenia i łowczyni gadów. Czemu mi się nie chce? Bo to już praktycznie końcówka gry i szczerze mam jeszcze 2,9 miliona. Na jakimś tam dużo wyższym wyniku mi nie zależy, więc nie muszę się szczególnie
powstrzymywać koniec końców, nie wiem, tej No Lose Challenge, albo nie wiem, tam One of the Best Poland Records on King's Bounty i tak dalej. Czegoś takiego tutaj nie robię. Niby No Lose'a ktoś mi tam proponował jeszcze przed serią, ale tak, żeby zrobić No Lose'a, to trzeba tyle się z tym nawalić, wam powiem tak szczerze, że... Po prostu ta seria trwałaby długo. Jaskini wypełnia ciężki, uderzający zapach, kręci ci się w głowie. Czyli to jest ta cała jaskinia z tymi roślinkami, co służą jako narkotyki, tyki, tyki, narkotyki, tyki, tyki. Pewnie tak. O, myślę, że nie skoczyć do... W sensie skoczę chyba do zamku, do Debiru, po armię, którą tam zostawiłem. Bo mam tam trochę jednostek schowanych i to było nie głupie, gdybym sobie uzupełnił, ponieważ teraz chyba czeka nas kilka już takich cięższych walk. Bo większość przeciwników stąd już wytępiliśmy, o, to jeszcze jedna będzie walka akurat zawczasu. A potem, kurczę, pójdziemy o tej całej jaskini. Też myślę, że tego w kolejnym odcinku nie zrobić, bo inaczej się nie wyrobię, żeby ten odcinek dzisiaj jeszcze wrzucić. A raczej byście tego nie chcieli, żeby ten odcinek pojawił się dopiero jutro. Przynajmniej ci, co tą serię jakkolwiek lubią. A przynajmniej ja tak myślę. Mam rację? Jak mam rację, to możecie zostawić opeczkę w górę, będę bardzo wdzięczny. Dobra, i od razu uprzedzam kwestię co po niektórych osób, które są jakieś tenteges. Nie, za łapkę w górę nie ma pieniędzy? Na jakiej zasadzie miałoby to działać? Kto miałby je dawać? Za co? To jest bez sensu? Jedyne co są pieniądze to za reklamy i za ten... I za jakieś reflinki czy coś. Reklamy, reflinki, układy... Nie wiem, jakbym wam wtykał na przykład, że kupcie sobie King's Bounty, to już mogłaby być jakaś opcja, nie wiem, promocji. Oczywiście możliwe, że opłacanej albo nieopłacanej. W przypadku kanału mojej wielkości zdecydowanie nie, ale za łapki w... Nie, w taką tezę słyszałem chyba z 10 razy, że ludzie tak grzebrzą łapki, bo są pieniądze, ale kto miałby je dawać? I w jakim celu? Dalibyście komuś pieniądze, że dostaje łapki w górę? Komu by się to opłaciło? Dać te pieniądze za to? Nikomu, więc to logika, nie ma za to żadnych funduszy. Po prostu youtuberzy tego chcą, bo wtedy wiedzą, że materiał się spodobał. I to szczerze powiedziawszy motywuje nawet bardziej niż wyświetlenia. Jak się widzisz od 50 łapek pod filmem, który ma 300 wyświetleń, to jest co innego niż zobaczyć 20 łapek pod filmem, który ma ich 1000, bo... To jednak, no. To znaczy, że ktoś był na tyle... wdzięczny, no może źle powiedziane, ale na tyle docenił jakiś tam wkład, że po prostu był nawet skory chociażby klik, no nie, to nie jest jakimś super wymagającym... super wymagającą czynnością, o. Super wielkim wysiłkiem. Po co ja w ogóle ze spiętą kulkę, nie wiem, zagadałem się i przestałem w ogóle myśleć, mózg mi się wyłączył. Silverku, to tobie się często ten mózg wyłącza. No w sumie jest racja, to racja. A teraz cięcie. Ten moment, kiedy za szybko wykończysz wroga, żeby móc się wskrzesić. Jakże przyjemny moment. Mam ten zwój jeszcze jeden z tym zwiększeniem doświadczenia. Ale kurczę, nie jestem pewien, czy powinienem z niego teraz korzystać. O, to w ogóle jakiś szroszłek jest. Dzień dobry panu. Shionis. Witaj człowieku, gadaj, przysłał cię tu de Gosz, prawda? Po papiery, tak? To ja, Shionis, służę temu człowiekowi, generałowi de Goszowi. Kto to jest ten de... nie wiem co wybrać. O, to jest ten de Gosz, o czym ty w ogóle gadasz? Shionis milczy, człowiekowi musiało się przesłyszeć, nie mam żadnych dokumentów. Co z dokumentami dla de Gosza? Shionis zrobił co trzeba, tak jak uzgodniliśmy, minęło jednak sporo czasu, obawiałem się, że tego Gosz nie zapomniał. Wiele lat temu obiecałem mu, że będę miał oczy i uszy szeroko otwarte i że będę zapisywał wszystko, co zobaczę lub usłyszę. Przekazywałem co rok swój dziennik jego posłańcowi, a w zamian otrzymywałem złoto. Daj mi 10 000 sztuk złota, a przekażę ci dziennik dla de Gosza, tak jak zawsze to robiłem. Nie ma problemu, dawaj. Masz to wszystkie moje zapiski, sięgają parę lat wstecz, do czasu, gdy posłaniec de Gosza przestał się tu pokazywać. Doskonale, nie martw się, dostarczę mu te dokumenty. Opowiedz mi o Reszcze. Dużo ziemi, bogactwo, wiele mokradeł, wielu silnych wojowników i uzdolnionych czarnoksiężników. Katu powrócił po 1000 lat nieobecności, wkrótce nasi wojownicy zmiotą wszystko na swojej drodze i cały świat będzie należał do nas. Katu poprowadzi nas do zwycięstwa, żegna jeszcze o człowieku. Generał de Gosz? Kim był de Gosz w ogóle? To nie był ten... Gdzie w ogóle był de Gosz? Kojarzę go, ale gdzie on był? De Gosz z Werony. Kim do cholery był de Gosz? A to nie był ten, co tutaj stał? A to było, no faktycznie. Były marszałek. A, to wiemy, czemu przestał przysyłać wiadomości.
Ech, nie dacie Zeremu Degoszowi odpocząć, aś już dawno jest w Rzekoronie. No, czego? Marszałku Degosz, mam dla pana tajne papiery, które przekazał mi jeszcze Oczłek Shionis. Jeszcze mu flaków nie wypruli? Myślałby kto, że skończy jako czyjeś buta o pasek od spodni. To prawda, płaciłem kiedyś Shionisowi za informację, bardziej się wtedy przejmowałem bezpieczeństwem Werony, a mniej winem, ale teraz? Co mi po tych papierach? Niech Demenion sam sobie radzi ze szrami. Co mogę zrobić z tymi dokumentami? Albo ja wiem, po co one komu? Może elfi wykładowcy je zechcą? Słyszałem, że kupią opowieści od doświadczonych żeglarzy i podróżników, ale musiałbyś się udać do Elonu, żeby je sprzedać. No dobra, może być. W sumie teraz Demenion nie rządzi, więc jakiego powinienem je pewnie oddać naszemu Flo... A zobaczmy, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby naszemu Florkowi, tak go nazwę roboczo, je oddać, czy raczej nie bardzo. Pewnie nie, wątpię, żeby twórcy czymś takim pomyśleli. Tak, to jest Fredrik, a nie Florek. Dobrze, że nie Fredrik von Jungingen, bo jeszcze inny Fredrik. Przecież w sumie nie, to nie był Fredrik, to był Ulrich chyba von Jungingen, tak. A Fredrik to był Fredrik von Paulus. Tak, to chyba tak było. Szukam człowieka imieniu Bill Gilbert. Nie możemy mu tego dać. No dobra. Logika gier komputerowych i moja stara armia jeszcze ludzi. No dobra, no cóż, nie pomyśleli o tym po prostu twórcy. Że możemy już pokonać Demenionem, te dokumenty zdobędziemy. Co w sumie ma jakiś sens, bo Recha jest bądź co bądź chyba najtrudniejszą wyspą ze wszystkich. Tylko Szetrę można chyba do Rechy porównać. Już za daleko chciałem pójść. Mam wieści z Rechy, jest tam pewien nasz Oszłek, który szpieguje dla ludzi. Cóż to za skarby? Masz w swoich rękach niezwykle rzadkie znalezisko. Niespotykane szczęście. Nie zamierzam dociekać, jak udało ci się zdobyć tę tajną wiadomość. Jestem gotów wypłacić ci ustrzałową nagrodę standardową dla gości, jak Was de Gama czy Guracha, bez badania zawartości przesyłki. Nie jestem gościem, jestem magistrem, mam za sobą zdany egzamin. Ach, tak, wybacz, że zapomniałem, nie chciałem tego przeoczyć. Magistrze otrzymują dodatkową premię za kompetencje, dodatkowe 25 tysięcy sztuk złota. Aha, to mi się podoba. No w sumie zarobiliśmy dwukrotność tego, co chciał nam dać. Ja jestem jak najbardziej za. Nie żebym chciał tego staruszka tak bardzo wyzyskiwać, bo szczerze na pieniądzach to my aktualnie śpimy. Chciałbym tak w świecie realnym, no ale cóż, nie ma tak łatwo. Ale, no cóż, zawsze lepiej mieć kurę w garści niż skowronka na dachu. Cofnięcie czasu. Aż 4 sztuki. O, czekajcie, przecież... Cofnięcie czasu to by mi się akurat przydało. Bo to też chyba wskrzesza jednostki, jakby cofała stanie do poprzedniej tury, więc ja też wskrzesza. A jak wiemy, ja tam lubię wskrzeszać, więc... No, to brzmi fajnie. Ale to na tyle w tym odcinku. Do następnego razu i cześć ludziska.